Cześć, witajcie! GigaWing to kolejna pozycja, którą chcę Wam dzisiaj zaprezentować. Typowa strzelaweczka, myślę, że fajna, powinna się Wam spodobać. Dynamiczna, cóż więcej mogę dodać. Grę wydała firma Capcom, zaraz zobaczymy może, który to był rok. 1999. Dokładnie, firma Capcom, 1999 rok. Wrzucamy sobie trzy kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. Dobra, rozpoczynamy i zaczynamy zabawę. Gra fajna, szybka, dynamiczna, ładna grafika, jak widzicie. Dobre efekty dźwiękowe, jak na 99 rok, to muszę powiedzieć, że fajnie to wygląda. Naprawdę, słuchajcie, fajnie to wygląda. Gra ma również możliwość kontynuacji, bo tu już wcześniej sobie przed nagraniem tego materiału przetestowałem ją. Także jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajnie, słuchajcie. O, widzicie? Mamy możliwość rzucania też bomb. Za chwilę może pokażę. O, właśnie, to jest bomba. I przenosi nas jak gdyby troszeczkę w inny rejon rozgrywki. Tutaj to P dobrze byłoby wziąć, bo to jest dodatkowa moc, power. Po prostu. O. Fajnie. No mówię, chwilę poćwiczyłem przed nagraniem tego materiału i jak widać fajnie nawet mi idzie. Także myślę, że jest... O, i tu się już niestety skończył nam pierwszy kredycik. Kontynuację żeśmy wcisnęli. Co by kontynuować na drugim. No i tutaj niestety widzimy, że już mi emulator zwalnia. Jest dużo elementów ruchomych na ekranie, no i niestety procesor się nie wyrabia, dlatego widać było takie, no, ewidentne spowolnienie. To jest emulator uruchomiony na platformie Raspberry Pi i niestety jest to taka mała płyteczka, procesor ARM i po prostu, no niestety ma swoją moc obliczeniową i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. Gdyby to uruchomić na komputerze, myślę, żeby było zdecydowanie lepiej. Na normalnym PC-cie oczywiście, natomiast no tutaj jest tak jak jest. Oczywiście grać się daje, jak widzicie, natomiast no widać czasami właśnie takie w tych bardziej dynamicznych rozgrywkach widać właśnie takie delikatne spowolnienie. Nie przeszkadza to w niczym, a może nawet pomaga, bo ułatwia ułatwia grę. No, także zobaczymy co teraz. Aha. Dobra, rzucamy bombę, bo to nie ma co się obcyndalać z takim przeciwnikiem. Drugą. Nie wiem ile jest nawet bomb, powiem Wam szczerze. I trzecią, chyba trzy tylko. Tak, nie ma więcej, trzy bomby są. Dobrze, kontynuacja dalej. O, i po nim. Załatwiliśmy. No i pięknie. No i lecimy dalej. Lecimy, nie śpimy. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Niewiele jest takich gier. Tym bardziej, że weźcie pod uwagę, że ta gra 99 rok ujrzała światło dzienne. Więc jak na tamte czasy, to naprawdę jest fajnie. O, ile tych literek P latających, no niestety. O, widzicie. Oj. Musimy się cofnąć tutaj, bo niestety straciłem ostatnie życie. G. E. L. Jest.
Dobra, kontynuacja, no kontynuacja. A, nie mamy żetonów, czekajcie. Dobra. Oj. Niestety. Dobra. Oczywiście to była bomba. Oj, niestety. Nie tym razem. O, teraz ładnie. No, nie udało się. Dobra, rzućmy sobie tutaj bombkę. Ładnie. O, rozwaliliśmy to cudo. I gitara. No i ładnie. No i znowuż mi się wpis zrobił. Tu musimy się G E L. No i oczywiście kontynuujemy. Ładnie. No. Dopiero teraz zaczęło reagować na moje pociski. No i dalej oczywiście lecimy. Oj, rozwaliłem się. Niedobrze. No niestety nie udało się. Dobra, rzucamy bomby, bo to szkoda zabawy z tym czymś. O, dalej, no to kolejna bomba, dobra. Skoro tak się to zachowuje, kolejny. A, nie mamy już bomb. Trzy tylko są, no tak. Na każdym życiu mamy trzy bomby. No dobrze. Trzy to trzy. O, długo nie pograłem. No niestety. Kolejny żeton, kolejny kredyt. No i załatwione, dobra. Pięknie. O.
sobie bombę. Dobra, kolejna bombka. Nie ma się co obcyndalać. I kolejna. No i niestety. Ale chociaż dobrze, że wpisik jest. Lecimy dalej. Trzy kredyty nam zostały. Ostatnie trzy kredyciki. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Jak daleko zajdziemy. Lecimy dalej, lecimy, nie śpimy. O, dobrze. Straciłem życie niestety. O, rozbiłem się, mój błąd. Dobra, damy bombę. Bo tu nie ma co. O, no i proszę. Gdzie żeśmy doszli? Dobra, bomba. A, bomby nie ma. Ha, ha. Oj, nie o to mi chodziło. Wpis. Zawsze tutaj, jak się kończy rozgrywka, słuchajcie, to jest bardzo szybko, pojawia się ekran ten z wpisem i można nie zauważyć i wpisać się po prostu jako tam 3 razy A czy coś w tym stylu. Mogli jakoś to troszeczkę inaczej zorganizować, nie wiem, jakiś napis, cokolwiek, bo to jednak jest za szybko. A szkoda by było wpisać się, skoro ktoś tam kupę pieniędzy pewnie na tych automatach przetracił, to szkoda, żeby się wpisał jako AAA. No, także sami widzicie, o. Kolejne. Dobra. O, a to co? Czyżby zniszczony? Czyżby zniszczony? Zniszczony, proszę Państwa. Pięknie. Pięknie. Lecimy dalej. O! Tu coś dziwnego nam się już zaczyna dziać, widzę. No niestety. Kontynuacja. O! Co, nie mamy żetonów? No niestety, skończyły się żetoniki kredytów, zero na dole widać, wpis jest ten ostatni, czy nie ma? Nie ma wpisu. No nic, mówi się trudno, tak wyglądała ta gra,
Mam nadzieję, że się podobało. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dawajcie łapkę w górę albo w dół, w zależności od tego, czy film się podobał, czy nie. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Cześć!